Jesteś taką bardziej Natalią rozważną, czy taką bardziej szaloną osobą? Chyba kiedyś byłam bardziej szalona, a teraz już jestem bardziej rozważna. Już mam prawie 30 lat, wiek zobowiązuje, już jestem ułożona, spokojna, wiem czego chcę w życiu i raczej spokój. A bardzo często nagrywasz swoje snapy z Filipem Bobkiem. Czy ta przyjaźń wasza zaczęła się właśnie wraz z nagraniem Brzyduli? Tak, zdecydowanie tak. No wtedy spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu. Potem oczywiście, kiedy zaczęliśmy pracę przy innych projektach, troszeczkę ten kontakt się rozluźnił, ale cały czas świetnie się rozumiemy, spotykamy się regularnie i dzisiaj też się zobaczymy. Nie wiem właśnie, czy Filip dotrze tutaj, bo jest jeszcze na drugiej takiej imprezie, więc albo on dotrze tutaj, albo ja dotrę tam i będziemy omawiać plan na kolejne Q&A. Czekamy z niecierpliwością. A propos właśnie Filipa, czy jego również będziemy mogli podziwiać w produkcji, w której zagrasz? Tak, ale nie w żadnej z tych, o których mówiłam. Ale szykuje się jeszcze coś bardzo fajnego i dosyć niedługo, ale na to też przyjdzie czas. W ogóle generalnie mamy teraz bardzo intensywny czas zawodowy oboje. I nie zawsze razem, ale faktycznie szykuje się kolejne przedsięwzięcie, w którym będziemy pracować razem, może nawet jako para.